Strzała wszystkim. Ta miejscowa rzeczka nazywa się Krośnica. Na co dzień poziom wody jest taki, że można byłoby po niej przejść czołgając się, nic by się nikomu nie stało. No ale waliło żabami przez całą noc, momentami wręcz okrutnie. Stąd dzisiaj ona wygląda w ten sposób. Naprawdę widok jest imponujący. Ona tam sobie jeszcze płynie 300 metrów niżej i wpada bezpośrednio do Dunajca, który, jak podejrzewam, swój nurt będzie mieć dzisiaj wyjątkowo szybki.